Rock Radio. Proszę Państwa, jak to zwykle bywa, akcja powoduje reakcję. Mm-hmm. Mercedes ma konkurencję. Niemiecką. Niemiecką, Szczepan Twardoch też ma konkurencję. Można powiedzieć międzygwiezdną. Proszę Państwa, i ta konkurencja dzwoni. Mhm. I stara się przekabacić wszystko na swoją stronę. Nie ma co ukrywać, nagle na rynku medialnych twarzy pojawiła się nowa kategoria: literaci, poeci, twórcy, felietoniści. Posłuchajcie. Wydawnictwo Znak, słucham. Dzień dobry, Michał Walczak z tej strony, BMW Polska. Mhm. Troszeczkę nieśmieleni tą sytuacją związaną ze Szczepanem Twardochem i tym zamieszaniem, jakie w mediach powstało w związku z tym, że on został twarzą Mercedesa. Mhm. Chcielibyśmy, no niejako też jako konkurencja, zaproponować Państwu takie partnerstwo polegające na tym, iż Państwo znaleźliby nam pisarza, który nadawałby się z kolei na twarz naszej marki. Gdzieś tam na Facebooku oczywiście zdjęcia, promocja z naszej i z Państwa strony, no i oczywiście samochód dla danego pisarza, tak? Dobrze, to będę musiała jakby propozycję przedstawić swojemu przełożonemu. Mhm. Wstępnie sobie zapisałam, że chodzi o współpracę na zasadzie twarzy marki. Tak, dokładnie. My myśleliśmy o nazwiskach jakichś takich najbardziej znanych z Państwa tutaj wydawnictwa. No nie wiem, czy Stanisław Lem na przykład byłby dostępny. Mhm. To może się umówmy tak, że ja przedstawię propozycję, jeśli będzie faktycznie jakaś zgoda i entuzjazm, to po prostu zaproponujemy Państwu swoich pisarzy. Czyli ewentualnie mówię z tym Lemem, to nie wiadomo, tak? No Państwo się, Państwo jakichś pewnie bardziej współczesnych pewnie. A może byśmy pomyśleli bardziej o jakimś może młodszym aktorze. No teraz tak wertuję w pamięci i trudno mi teraz wymyślić na poczekaniu jakiś typ. Mhm. Ale myślę, że rozważymy tę propozycję jak najbardziej. Dobra. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję, do usłyszenia. Myślisz, że ta pani wiedziała o tym, że Staszek nie chce? Wiesz co, Staszek nie chce, nie może, bo jest twarzą w Forda Galaxy. Staszka, żeby wyciągnąć, potrzebny jest nie samochód, tylko koparka.